Jest czwarta niedziela Adwentu. Dzisiejsza Ewangelia zapisana jest u świętego Łukasza w pierwszym rozdziale. Posłuchajcie. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł do niej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej. 2000 lat temu naród izraelski żył w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza, na przyjście Zbawiciela. Wszyscy czekali, ale nikt nie wiedział, kiedy i jak to nastąpi, jak to się stanie. Tamtego dnia w Nazarecie wydarza się coś niezwykłego. Do młodej dziewczyny o imieniu Maria przychodzi anioł Gabriel i mówi jej: to ty zostaniesz matką Mesjasza, zostaniesz matką Zbawiciela. Młoda dziewczyna zostaje skonfrontowana z rzeczywistością, o której wprawdzie wszyscy mówili, ale nikt nie wiedział, jak ona nastanie, jak będzie to wyglądać. Maria ma zostać matką Mesjasza. Nic więc dziwnego, że u tej młodej dziewczyny pojawia się najpierw strach, pojawia się zdziwienie. Zostaje ona postawiona na granicy ludzkiego rozumowania, ludzkiej logiki. Kochani, tak jest często też w naszym życiu, że zostajemy postawieni przez Pana Boga w różnych sytuacjach naszego życia na granicy naszego pojmowania, na granicy ludzkiej logiki. W jaki sposób Maria wychodzi z tej sytuacji? Najpierw słyszy słowo anioła, słowo o łasce. Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, najpierw wydarza się Boża łaska i Boża miłość. Cokolwiek w naszym życiu się dzieje, objęte jest Bożą łaską i Bożą miłością. Dlatego i my możemy przyjąć do swojego serca to słowo: nie bój się, nie martw się, wszystko jest w Bożych rękach, w najlepszych rękach. I dlatego Maria jest w stanie w tym momencie powiedzieć: niech mi się stanie według Twojego słowa. Czwarta niedziela Adwentu mówi nam o Bożej łasce, która wychodzi naprzeciwko nam w Jezusie Chrystusie. Bożej łasce, która poprzedza wszystko. O wielkiej Bożej miłości. Życzę tej wielkiej Bożej miłości, Bożej łaski i pokoju Marii dla naszych serc. Na koniec Adwentu.